Zapytam, w którym to było, bo nie widziałem tego najlepszego rzutu, bo jak włączyłem, to już trwała konkurencja. Ale w drugim. W drugim, tak? To ja chyba trzeciego oglądałem. No, fajnie było, że się wziął, bo akurat ten Niemiec Dawid Skor w pierwszej kolejce wyciągnął 7:41. Jak już myślał sobie, że ustawił konkurs, a zaraz po nim właśnie przednikał Paradek. Przepchnął go na drugie miejsce, a zaraz po nim przepchnął go na trzecie. Już tak, to się... No tak. To ostudziłem emocje. Tak. Ja jakby nie rozpatruję tego w tej kategorii, że mi zabrakło, bo naprawdę się cieszę, bo zrobiłem naprawdę sobie wynik. W najlepszym sezonie i najlepsze naprawdę na stadionie mój. Tego z Polski do 23. Także super, no ale wiadomo, że też jestem do tego, tylko nie jest za dużo i mogę faktycznie na to pierwsze skoczyć, no ale. No dosyć bardzo dobrze, tak jest jeszcze tej szansy. Nie raz będzie po prostu możliwość, żeby walczyć i zwyciężać. To teraz przygotowania do... Teraz to już tak naprawdę końcówka. Mam jeszcze parę meetingów, między innymi w Chorzowie. Największa impreza lokalna w Polsce. Natomiast tam już wszyscy z takim przymierzeniem oka podchodzimy do wyników sportowych. Po prostu chcemy się pokazać, jakby tam szerszej publiczności i tak dalej. No i też końcówka. Myślę, że trzeba wyobrazić się do fali. Gdzie będzie? W Lesku. No i następny rok to są Mistrzostwa Świata, ale bardzo późno, bo dopiero pod koniec września. Koniec września, może do października właśnie. No Katar dostał organizację, a lipiec ciebie miał 80 stopni, tam nigdy nie wytrzymał. Tam we wrześniu będzie dzisiaj bardzo gorąco, no ale to już nie wiem, że październik też lepszy. A zawody trwały ile? No 20-30. Jakoś tak się przeciągało, długo to dosyć trwało. W fotelu byłem około 12 lat, więc trochę A pogoda była chyba podobna, co? Ciepło, natomiast fajnie, bo to było już wieczorem, nie było tego słońca i właśnie nie męczyliśmy, bo właśnie się tylko słońce, to jest masakra. A powiedz, a to był stary stadion bliski? Tak, ten, ja też się zastanawiam, że za Hitlera go budowali, ale naprawdę, tak, takie wrażenie robi na mowie, że to jest też nieźle podobne. Wszystko było to naokoło, co? Ale eliminacje były poza stadionem. Tak, w centrum, tam gdzie ten szalony człowiek wjechał tym tirem w tych ludzi i tam chcieli uczcić to miejsce i tam zrobić taki podest. Tam jest jeszcze taka katedra, że tam została. Tak, tak. Nie, ładnie, naprawdę bardzo ładnie, tylko może się trochę rozłączyć. Za dużo nerwów. To było ciężko. Bardzo ciężko. Kurczę, mi się wydaje, że troszeczkę się tak, taki zapewne siebie się zrobiłem, bo one w drzewce mnie po prostu drzewczyło i wszedłem w pierwszym pięciu, bo mówię, że mam drzewkę na 21 metrów, tak. I to było, no. I mówię, że to mają swoje problemy. W drugie pięcie sobie zrobię tak różne, żeby utrzymać w kole i tak dalej, i to mam 21 metra, a mówię, to nie ma problemu, wchodzę w pierwszy, do widzenia, ale co do hotelu, a to no. Zapewne się poczułem. Chyba są trzy, tak? Trzy. W pierwszym mi uciekła gdzieś tam kula po palcach. W drugim to było to najdalsze, czyli 1989. No w trzecim musiałem coś zrobić, bo... Potem już nerwowo. Nerwowo i mówię, muszę iść na maksa, no bo mogę z tym nie wejść do finału. Ja tak poszedłem na maksa, że też mi po palcach poleciałem. Niestety z wielu stroju wróciłem do hotelu, ale śledziłem cały czas ten wynik na bieżąco. Ale to 12, tak? Tak, a 12, to by był grup 12. Były dwie grupy, po 15 osób. Ja swoją grupę skończyłem na 4 miejscu. No i grupa by była dużo mocniejsza niż ta nasza. A jeżeli miejsca? Tak, wynik się liczył, tak? Wynik? Tak, mogło wyjść z drugiej grupy 12, równie dobrze 12, w drugiej. No nie, bo mieliśmy... Nie było.
właśnie nie było. Nie było. To równie dobrze mogło wyjść 12 osób z tamtej grupy, a nikt z tej. Ja siedziałem bez świeżenia, bieżący cały czas mówił położony. No. Ale to było wszędzie? Czy nie, nie było. Następnego dnia. Także zeszło do niego całe ciśnienie i na szczęście to nie jest tak jak na przykład Słowem Czeskim, że nam zależy jakby całość, całokształt, zależy też od pierwszej serii. Dlatego mówię, no nowy konkurs, nowy dzień, trzeba od początku zacząć. A podróż jak odbliżcie samolotem? Fajnie, dobra podróż by to godzinę, tak? Bo to godzinę super się podróżności. Ale jest naprawdę fajnie. Na tym tak. Tygodniu zrobowaliśmy do wśród tutaj tam jakieś pół godzinki, bo tak, dobra, to jest to takie, ale tak. Samolotem wynikowy trochę się dziwnie czekamy, bo to podwiosło, ale to jest super. To jeszcze chyba do końca, no nie wiem, tak? Tak. Nie pamiętam się zakończyły, bo miałem dzisiaj, albo jeszcze będą. No dzisiaj mężczyźni i kobiety, tak, awansowali finał, tak. Panowie z czasem, co prawda, a dziewczyny wygrały serwis, ale... A Zaleski biega w... Finał 400 dzisiaj biega w finał 400 metrów. To nie biega w eliminacjach. Najgorszy ten finał. W finale i będzie biegał, prawdopodobnie on na pewno będzie biegał w finale sztafety też. No będzie im ciężko, bo medal będzie ciężko chłopaku, tak patrzę, że Belgowie strasznie mocni, Hiszpanie, Anglicy, Francuzi. Strasznie mocno to było, czemu? A to jest 400, tam się dużo może wydarzyć. No ale właśnie, bo to jest... Trzeba do końca walczyć. Dzisiaj finał 400, dobrze zrobili, bo mężczyzn jest... Dzisiaj finał 400, jutro finał 400 sztafeta. No to jest super. Natomiast kobiet, jutro jest finał 400 kobiet i po półtorej godziny jest finał sztafet 400. 400. To ja nie wiem, po prostu... Niemcy nie wiem, albo złośliwie, albo po prostu... To jest jakiś... Dziwne, bardzo dziwne. Oni pisali... No to już dosyć długo się tak utrzymuje, że polska specjalność chciała, że tak. Jeszcze ci trzy dziewczyny awansowały do finału w Młocie. Także przecież Krukowski czwarty po szczepie, trochę zabrakło szczęścia. No ale to jest super wynik. No myślałem, że trochę było, nie pamiętasz, ale starsi czasy, kiedy Rosjanie, Związek Radziecki czy BDR, tak? Czy, nie no, wiadomo, zawsze znamienitych mieli, tak, zawodników, również nie wiadomo, oczywiście być może, teraz, tak jak była mowa, że coś brali, ja nie wiem, ja się nie znam na tym, ale to... Nie, teraz też mają bardzo, tak? Bo rzuty mają zbawne, tak? Więc mają bardzo mocne rzuty, tak. Może młota, bo tam jakoś tak kiedyś rzucały dziewczyny razy, ale oszczep, no, fantastycznie, tak. Kule też mają, właściwie ten sztorm został, bo ten Barthes był taki drugi, który już przyszedł na emeryturę, no dysk, super, no bo przecież na Igrzyskach Olimpijskich dwa medale miał i ten Jasiński, trochę pół Polak, bo to właśnie pół Polak, bo to Polak, a nie pół Polak, bo to ojciec Polak, matka Polka, tylko wygrywali do Niemiec. Potem miał medal, Harking dwóch, no ale tutaj kurczę wszedł tylko ten starszy od dziwo do finału dysku i tam chyba szóste miejsce zajął też, tak? Stąd jakbyś trochę ta Szwanic w kuli faworyt w tym roku jedyna 20 metrów wpłynęła. Tak chciał, przegrała z dwóch, no to dobrze, Także tam trochę takim trochę z tych rzutów, kurczę, został mi ten oszczep. No wczoraj w tym oszczepie odbili, bo dwójkę mieli pierwszego i nie ma. No zobaczymy. Tam nie zostało już, jeśli chodzi o te rzuty, no bo w Młocie nie mają. Damski mają jedną dziewczynę, tą klasę, ale ona tam nie powalczy raczej o medal. No i oszczep damski, ale tam też właściwie. No, to... no tak to jest, no ale to... No ten, ja zawsze powtarzam, że no niestety sport trochę uczy pokory, ale też to nie jest tak, że ktoś jedzie i nie wychodzą mu zawody i wszyscy oczywiście od razu łączy się z dziennikarzami i tam z hejterami, bo są najlepsi. No tak. O, po co my? No, przecież nikt nie jedzie na zawody po to, żeby przegrać, albo żeby pojechać. No. Teraz ten wicemistrz olimpijski, mistrz świata, mistrz Europy, ten Francuz Mayer w dziesięcioboju. Zaczął od 100 metrów, że rekord się wypowiedział, wszyscy są, no będzie wynik, rewelacja. Skąd na trzy spalone? Tak. Dziękuję, do widzenia. Po wielu mówię. Do mistrz świata na hali, bliżej Europy, widzę, że olimpijski. No i co? No i... A skakał strasznie daleko, bo 8 metrów skakał. No ale co z tego, jak spalił wszystkie trzy skoki? No i... Skończyły się zawody. Trochę zawsze szczęście trzeba mieć. No tak. Trzeba mieć szczęścia. Jednak tak się okazuje, że przygotowanie, mam trochę szczęścia trzeba mieć. A to za nasza ekipa? Najliczniejsze do tej pory, jak to było. No Niemcy mają tam 120 ileś osób,
Francuzi mieli też, ale my w historii polskiej energetyki mieliśmy 80 parę, tak? 3 albo 5, najliczniejsze. Ale ja rozumiem, że jakieś na progi kwalifikacyjne trzeba było się tak, 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 tak. Każdy kraj ma prawo wystawić trójkę zawodników w danej konkurencji. Ale pod warunkiem, że ta trójka spełnia te kryteria, czyli minimum. Czyli ile na przykład? W kuli? Było 19,90. A my mieliśmy taką ciekawą sytuację, że cztery Polaków miało to minimum, więc jakby mieliśmy taką dogrywkę na... Tam jeszcze też Polsce. Więc było mówione, że po prostu pierwsza trójka przez Polski jedzie. I nie bardzo, że na przykład powiedzmy Michał Karatów, tak? 22 metry w piętę, a później miał 19,91, ale na mistrzostwach Polski by przegrał, no to... No nie sądzę, bo tu chyba by nie zaryzykowali, chyba by nie zaryzykowali, ale teoretycznie tak jest tam być. Tak jak w Stanach, no gdzie w Stanach po 10 w każdej konkurencji oni mogą sobie wybrać, no przecież takie była sytuacja w Igrzyskach Olimpijskich, że rekordzistka świata pobiegła miesiąc przed Igrzyskami Olimpijskimi na Płotkach, rekord świata, Amerykanka. I na kwalifikacjach amerykańskich na mistrzostwach stanu była czwarta. Nie było dla tych kwalifikacji była czwarta, a miesiąc, a nawet trzy tygodnie czy dwa tygodnie później. To był rekord świata, ale się nie zakwalifikowała na igrzyska. Ale to wszystkie trzy były. Czy wygrała jakaś druga była z polskim nazwiskiem? Do Płotka. Do Płotka, ma też Płotkanka. No właśnie, tak. Ale ona chyba za bardzo nie... Mamy na Dudkiewicz, tak, ona ma nas, mamy na nazwisko, ona też rekord wygrywa na ruchu. A jest ten Franusz, Skowa, też Polski, też polskie korzenie, ale jest ten sprinter niemiecki, Łukasz, też polski. Jest jeszcze Niemiec, który skaczał, to też Mateusz Przybyłko. Mateusz Przybyłko. To po prostu perfekcyjnie po prostu. Tak. Ale fakt, że skoczył do Niemiec. Czyli obecne 90. No, wtedy wyciągnęli wszyscy za chlebem. Polacy zgodni. Rozwijałem się, asystent szkoły niemieckiego, na wyższym poziomie. Tam przede wszystkim ten klubowy mają rozwinięty bardzo dobry. Oczywiście ten kadrowy też, tak, jeszcze robię prezentację, ale klubowy mają system. Bo się pojedzie gdziekolwiek, czy nawet na tą stronę niemiecką, tam DDR-owską było, tutaj nie wiem, czy Poczta, czy tam dalej Dresden, to jest po prostu... No, każde małe miasteczko, stadion, sala, ale to też... No, ale stadion, to też po prostu dobrze. Tak. Każde małe miasteczko ma, więc tam jest po prostu bardzo dobrze. Dzieciaki też mają gdzie trenować i wtedy się do tego garną. Jeszcze dużo mamy do odrobienia, no. Widać taką młodą falę w polskiej energetyce. Zupełnie młoda, dużo młodych ludzi. Nie słyszałeś o nich wcześniej, naprawdę fajnie walczą. Fajnie, tak, tak. Czwarta chyba ta Klaudia Kardasz w kuli, rekord polski młodzieżowy w Stanach. Tak? No, troszkę zabrakło jej tam do brązu, ale tam na Fijanos nam, że znowu powiedzieliśmy, że mogło się nawet na czwartym miejscu. To jest naprawdę super. Nie, naprawdę fajnie. Rekord polski. Poprawiła taki powrót polski i miał chyba 30, 40 lat chyba ponad już temu ustanowiony. Także taki zgrodny rezultat. Fajna dziewczyna, to jeszcze to jest trochę tych tak, powodów. A jak nasi prośmący mądrowcy biegali już czy biegają? Wczoraj były eliminacje do finału. Nie, dzisiaj jest półfinał. Wszyscy, cała trójka. Tak? Szczot, Borkowski i Rozmys. Cała trójka też. A dzisiaj jest finał 1500, dzisiaj bardziej nie ma. Dzisiaj półfinał 800, 1000 jest finał, a jutro finał 800. No, dobrze, dobrze. Kształt wyraźnie wygrał. Ten Borowski też wygrał swoją serię. Rozmys chyba był trzeci albo drugi. To już na pewno nie było. To mamy jakieś szanse. Tak, tak. 800 pani. W na półtora też myślę, że mamy. Na Borowski powinien medal wygrać. Nie, jeśli to nie jest taki... No, tyczkarze dzisiaj nie jest. Nie, tyczkarze w finale. Mocno, mam nadzieję, że się trochę tych medali. A na którym miejscu w tej chwili Polska jest? Na pierwszym. Na pierwszym. A, tak. To tak. Po pierwszym. No bo na razie wszystkie medale są z Isku i z Płota, nie? No to... Nie, to wiadomo, że to jest pierwsze dni tam. Akurat tak się złożyło, że w pierwszych dniach. No ale dobrze, dobrze. To co, pozwólcie, że tutaj mamy...
takie drobne filmiki i gratulacje i oczywiście do tego dynamicznego rozwoju, bo udziału w olimpiadzie, zdobycia medali, tych najlepszych złotych, wszystkiego najlepszego. I oczywiście również mistrzostwa świata. Bardzo proszę. Tutaj kit dla trenera. Gratulacje, podziękowania. I więcej wspaniałych wychowanków oczywiście. Na pewno ten najlepszy po prostu ma tą opiekę, jaką powinien mieć, ale jestem przekonany, że również będzie możliwość jeszcze również pewnej stajni wykreowania, która tę tradycję przejmie. Bardzo proszę. Również. To co, jakieś zdjęcie?